Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sepson Czarodziej i chciałbym z Wami się podzielić moją kolekcją prospektów rolniczych, które zacząłem zbierać od roku 2021 i tak to właśnie trwa po dziś dzień. Troszkę już tych prospektów mi się uzbierało, jak widzicie, tutaj jest ich dosyć sporo, ale zaczniemy sobie od najstarszego. Tak więc one wszystkie są posegregowane w ten sposób, że od najstarszego do najnowszego. Tak więc zaczniemy sobie od mojego pierwszego prospektu, czyli prospekt Zetora 7711 7745. No i tutaj, jak widzicie, 7711 to jest Zetor z napędem na tył, a 7745 to jest Zetor z napędem na cztery koła. Tak się oto prezentuje prospekt z przodu. Bardzo ładnie wygląda. Ogółem to powiem Wam, że zacząłem kolekcjonować prospekty z racji tego, że uwielbiam od dziecka maszyny rolnicze i zawsze chciałem mieć te gazetki i te różne takie rzeczy, bo w dzisiejszych czasach już tego za bardzo nie ma. A ja właśnie chciałem zacząć zbierać te prospekty ciągników, maszyn rolniczych wszelkiego rodzaju, które mi osobiście bardzo się podobają. Tak więc to jest prezentacja takiej mojej kolekcji. No i jak widzicie, to jest przód tego prospektu. Zajrzymy sobie do środka. I proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Spójrzcie na to wszystko, te zdjęcia, te tutaj teksty z poszczególnymi opisami różnych funkcji tego ciągnika. Wygląda to cudownie. No i tutaj, jak widzicie, mamy opis Zetor. I tutaj pisze The Watchword for Value, czyli słowo jakości, coś w tym stylu. No, jak widzicie, wszystko tutaj jest pięknie opisane. W dzisiejszym odcinku nie będę aż tak tutaj wszystkiego Wam dokładnie czytał, co tu jest napisane, co jak, no bo odcinek by wtedy trwał zbyt długo, ale jak widzicie, pięknie jest tutaj wszystko wyjaśnione. Tutaj mamy opis silnika, opis elektrycznego osprzętowania, kabina, skrzynia biegów, układ sterowania, hydrauliczny system, no i hamulce. Jak widzicie, te tutaj ładnie wszystko jest przedstawione. Zdjęcie silnika. No spójrzcie, jaki to jest klimat. Coś wspaniałego. Mieć taki prospekt w dzisiejszych czasach, no to moim zdaniem, no to aż tak nie jest takie łatwe, dlatego że ja osobiście prospekty kupuję przez internet z różnych krajów, w różnych językach, ponieważ niestety, ale niełatwo jest je zdobyć. No i niektóre trochę kosztują, niektóre trochę mniej kosztują, a czasami uda mi się odnaleźć jakąś licytację, w której kupuję prospekt za bardzo fajną cenę. Tak więc tak wygląda tutaj ten prospekt w środku. No i z tyłu mamy tutaj opis, dane producenta. O, poczekajcie, muszę ostrość złapać. O, teraz. No i jak widzicie, tutaj są wszystkie dane. Fajnie jest to zrobione. Tutaj mamy serwis. Tutaj mamy punkty serwisowe firmy Zetora z tamtych lat. No i tutaj, jak widzicie, fajnie jest to zrobione. Specyfikacje. Tutaj mamy wszystko napisane. Tutaj mamy tak fajnie podzielone model 7711 i model 7745. Tak więc tak to się prezentuje tutaj. No i to był mój pierwszy prospekt, który kupiłem i to on zapoczątkował początek mojej kolekcji i mojego zainteresowania do kolekcjonowania prospektów. Tak więc to był pierwszy prospekt. Odłożymy go na bok. No i teraz drugi prospekt, bardzo wyjątkowy i dosyć unikatowy, bo takich prospektów za dużo praktycznie nie widziałem. Tutaj mamy prospekt Zetora 6211, 6245. To jest ten sam ciągnik, tylko że 6211 napęd na tył, 6245 napęd na cztery koła. Tutaj, jak widzicie, jest jakaś pieczątka sklepu, adres jakiegoś sklepu, aż tak w to nie wnikam, ale na pewno to ma za sobą jakoś historię, tak samo. No i tak jak widzicie, piękne zdjęcie Zetora 6211 w polu. Jak widzicie, pięknie to wygląda. Zajrzymy sobie do środka. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten prospekt wylicytowałem za naprawdę fajne pieniądze.
i był dosyć unikatowy. Jak go zobaczyłem, to od razu mówię, muszę go kupić. No jak widzicie, tutaj piękne zdjęcia są, wszystko pięknie wygląda. Tutaj mamy Zetora 6211, chyba na tych wąskich kołach, ale nie mam pewności. No i tutaj mamy wszystko ładnie pokazane, szyberdach, szyby tutaj otwierane z tymi siłownikami gazowymi, co w tamtych czasach było bardzo luksusowe. Tutaj mamy zdjęcie z tyłu, pięknie to wygląda, z boku. No i tutaj fajna sprawa, bo jak się tutaj otworzy ten prospekt, to tutaj wow. Ogółem to kamera telefonu nie jest aż tak duża, żeby to wszystko wyłapać, ale mówię wam, że ten prospekt jest naprawdę gigantyczny. No i też dlatego jest unikatowy. Jak widzicie, tutaj piękne zdjęcie, tutaj jest zaprezentowane. I tutaj podejrzewam, że na tych zdjęciach są zaprezentowane rzeczy, które występują opcjonalnie za dopłatą lub w niektórych modelach. Bo zobaczcie, tutaj mamy normalny tłumik, a tutaj mamy tłumik z taką końcówką, co jest bardzo ciekawe i tego wcześniej nie widziałem w innych Zetorach. Tak więc z takich prospektów naprawdę możemy dużo się dowiedzieć. I tutaj jest pierwsza strona, tutaj sobie trochę to zamknę, żeby to było lepiej widać tutaj, się zmieściło na kamerze. No i tutaj, jak widzicie, tak to wygląda. Mamy tutaj ten system od podnośnika. Tutaj jest chyba ręczny, pod maskę, jak to wygląda. Pięknie, pięknie. No i to, no i tutaj jeszcze, o, no i tutaj ciąg dalszy. Jak widzicie, fajne zdjęcia, wszystko ładnie przedstawione. Ok. I tutaj zamykamy sobie i jak widzicie, z powrotem wracamy do tej środkowej strony w środku. I jest to tak fajnie podzielone, że tutaj jest Zetor 6211, a tu Zetor 6245. No i tutaj tył prospektów w ten sposób się prezentuje. Jakie są koła, wzory opon, jak to właśnie wygląda w środku. I tutaj wam muszę przyznać, że bardzo mi się te Zetory podobają ze względu na komfortową kabinę, no i te piękne obszycia tutaj na błotnikach. Mój dziadek, który miał gospodarstwo, miał chyba z takich zetorów z trzy albo z dwie sztuki i pamiętam, jak kiedyś siedziałem w takim zetorku i już, nie wiem, chyba miałem wtedy 7-8 lat, coś takiego i pamiętam, że już wtedy na mnie robiło wrażenie, widziałem te piękne obszycia błotników, no coś wspaniałego. To po prostu jest naprawdę luksus lat 80. No i tutaj wam muszę przyznać, że ten prospekt jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ tutaj jest więcej zdjęć niż napisów, co mi się bardzo podoba. No i to właśnie był mój drugi prospekt, który kiedyś kupiłem. A teraz przejdziemy sobie do trzeciego prospektu. I tutaj jest prospekt Lindnera Unitraka 75. No i tutaj muszę wam przyznać, że marka Lindner jest jedną z moich ulubionych marek i bardzo mnie interesują te transportery, czyli to są, jakby to powiedzieć, to są nośniki narzędzi przystosowane do warunków rolniczo-komunalnych i bardzo były popularne w starych czasach w Austrii, Szwajcarii i w Niemczech. Tak więc to jest dosyć unikatowy prospekt w języku francuskim, ale mówię, mi to nie przeszkadza, ponieważ jeżeli ja jestem ciekaw, to sobie przetłumaczę. No i tak on się tutaj prezentuje, ten prospekt z przodu. Otworzymy go sobie. No i tutaj, jak widzicie, wszystko jest pięknie pokazane. Tutaj mamy, proszę bardzo, takie zdjęcie. Tutaj mamy takie. Tutaj mamy pokazane, że jeszcze występowały z takimi HDS-ami, coś w tym stylu, z takimi ramionami hydraulicznymi. I tutaj mamy fajnie pokazany rysunek techniczny hamulcy. I jak tutaj widzicie, jest to naprawdę dosyć ciekawie rozwiązane, bo z tego co patrzę, to chyba tutaj znajdują się koła. Tak, tutaj znajdują się koła. I normalnie, tak jak w samochodach, tarcze znajdują się w tym miejscu, tak tutaj znajduje się tarcza w tym transporterze w środku, co jest bardzo ciekawe. I z takim czymś naprawdę rzadko się spotykałem, jeżeli chodzi o tematy rolnictwa, ale widziałem podobną koncepcję w takim luksusowym samochodzie lat 80. Aston Martin Lagonda, w którym też tarcze były w środku. Tak więc jest to takie ciekawe dosyć. Ja aż tak techniko
nie wiadomo jak rolniczo, aż tak nie wiadomo jak, nie jestem, że tak powiem, znawco, ale co nieco widziałem. No jak tutaj widzicie, tak to właśnie wygląda. Pięknie. I tutaj pokażę Wam coś naprawdę zarąbistego, ponieważ jak otworzy się prospekt w ten sposób, to mamy tutaj piękno, że tak powiem, panoramy, zdjęcie takiego Lindnera Unitracka 75, jak odgarnia tutaj ulicę gdzieś w Austrii albo w Szwajcarii, Niemczech, nie wiadomo, ale pewnie w Austrii, dlatego że to jest austriacka marka. No jak widzicie, pięknie to wygląda i tutaj niebo takie pomarańczowe, chmury. No to jest właśnie ten klimat. Jak się ma takie prospekty, to naprawdę człowiek się fajnie tutaj może tak dowiedzieć tych wszystkich rzeczy. No jak widzicie, tutaj mamy w środku takie fajne, duże, że tak powiem, zdjęcie tego, jak ta maszyna pracuje. No i tutaj mamy z boku różne oprzyrządowania, takie jak lemierz do śniegu, ten, jak to się nazywa, no, w zimę do sypania soli. Tutaj mamy rozdrabniarkę do śniegu, wirnik. O, tutaj jest te ramię właśnie, co było wcześniej, z takim czymś. Tutaj mamy kosiarkę boczną do tego, jak to właśnie wygląda. Tutaj sobie zamknę stronę jedno. Przejdziemy dalej, żeby się tutaj wszystko ładnie zmieściło. No i tutaj mamy sekcję chyba bardziej taką rolniczo. Jak widzicie, tutaj mamy, tutaj nie wiem, co to jest za maszyna z tyłu, podczepiona do niego. Ogółem to nie wiem, czy te wszystkie maszyny były w ofercie tutaj, ale na pewno pokazuje to tutaj, jakie są możliwości tego pojazdu. No i tutaj mamy kosiareczkę z przodu, rozrzutnik obornika, bardzo ciekawy, taki, który wyrzuca na bok, a nie na tył. Takie właśnie stosowali do tych transporterów. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj sobie stronę zamknę. O, ten. No i tak wygląda tył. No to tył, no to wiadomo, informacje, adres producenta. Myślę, że adres się nie zmienił, dlatego że chyba oglądałem tam kiedyś film o tej marce. Oni chyba funkcjonują nadal, dalej w tym samym miejscu. Tutaj mamy parametry techniczne. Jeżeli ktoś naprawdę interesuje się tym pojazdem, może sobie zatrzymać film, przeczytać sobie. Tutaj mamy wymiary. No i to jest mój trzeci prospekt, który kupiłem. Przejdziemy sobie do następnego. I następny prospekt oczywiście też jest z Lindnerem. No i tutaj, jak widzicie, ten jest w języku niemieckim i jest bardziej taki rolniczy. No i tutaj akurat ten prospekt jest fajny, dlatego że z jednej strony mamy o transporterze, a z tyłu mamy o ciągniku, czyli Geotrack, a tutaj Unitrack. Zaczniemy sobie od Unitracka. Ja przede wszystkim ten prospekt kupiłem ze względu na tego transportera rolniczego, ponieważ naprawdę fascynuję się tymi pojazdami. Są one bardzo interesujące dla mnie. No i tutaj sobie otworzymy, sprawdzimy, jak to wygląda. No i tutaj tak samo pięknie wszystko przedstawione. Tutaj mamy układ hydrauliczny, oprzyrządowanie techniczne. Tutaj tak samo z hamulcami jak w poprzednim modelu. Wydaje mi się, że to jest chyba ten sam model, ale pewności nie mam. Albo czekajcie, możliwe, że to jest, bo tutaj mamy chyba przedstawiony model 68 i 78, a w tamtym był 75, tak więc troszkę tamten był starszy. No i tutaj, jak widzicie, wszystko ładnie przedstawione. Tutaj przybliżę, pokażę. O, tutaj hamulce, jak widzicie, wszystko jak to pracuje, pięknie. Tutaj zdjęcia mamy. Rozrzutnik obornika płynnego, lemie. O, i tutaj właśnie jest te zdjęcie, tutaj widzicie te zdjęcie, jak on tutaj odgarnia śnieg. To było na poprzednim prospekcie w pełnym takim wymiarze, co jest bardzo fajne. No i tutaj to było, tak, tu żeśmy patrzyli. Tutaj dane techniczne tego pojazdu. Model 68 miał 65 koni mechanicznych, model 78 miał 75 koni mechanicznych. Tak więc to jest pierwsza strona. Zamykamy sobie i teraz przewracamy i tutaj mamy informacje o modelu ciągnika Geotrack. No i tutaj, jak widzicie, wszystko jest fajnie przedstawione, że ten ciągnik nadaje się do prac komunalnych, do prac górskich, do takich rolniczych, no i na łąkach trawiastych, no, na tak zwanych grasslandach, no. No i tak tutaj wszystko pięknie jest przedstawione, modele tych ciągników, proszę bardzo,
Ja sobie jeszcze tutaj otworzę, bo tu się znajduje jeszcze jeden. No tutaj strona tego prospektu. No i tak to wygląda. Wszystko super, ładnie. Tutaj mamy związane coś z chłodzeniem. Ja oczywiście ten prospekt, jak te wszystkie prospekty, czytałem, przetłumaczałem to sobie. No, ale mówię, tutaj w tym odcinku nie będę aż tak wszystko tłumaczył, tutaj czytał, co i jak, tylko po prostu pokazuję Wam, jak to wszystko fajnie wygląda. No i tutaj mamy modele 63 Alpin, 73, 83 Turbo, 93 i 103. Tak więc tak to się prezentuje. Naprawdę bardzo wyjątkowy prospekt i z tego co pamiętam, kupiłem go za naprawdę fajną cenę i mam tutaj o transporterze i o ciągniku. Tak więc to był mój czwarty prospekt. No i kolejny prospekt, uwaga, bo naprawdę unikatowy i powiem Wam, że tak jak mówiłem wcześniej, ja się pasjonuję tymi transporterami, tymi ciągnikami, tak tymi rolniczymi, takimi nośnikami narzędzi, ponieważ szczególnie niemieckimi, szwajcarskimi, austriackimi, dlatego że tam to było najbardziej popularne i uwaga, coś unikatowego i naprawdę rzadko spotykanego. Prospekt pierwszego na świecie transportera marki Lindner i uwierzcie mi, ten prospekt jest naprawdę unikatowy i ja sam nie dowierzam, że udało mi się go kupić za tak fajną cenę, bo naprawdę był tanio wystawiony i to była licytacja i naprawdę byłem zdziwiony, że nikt nie licytował, bo mówię wam, ludzie, którzy też się interesują podobnym tematem, normalnie oni się zabijają o te prospekty, dlatego że co innego jest mieć prawdziwy prospekt, prawda, niż taki wydrukowany. No bo wiadomo, to jest oryginał. No jak widzicie, pierwszy wyprodukowany przez markę Lindner Transporter, Universal Transporter T3500S. No i tutaj fajne, takie w stylu późne retro, lata 80. Fajnie to wygląda. Tutaj tak samo ten napis. Wszystko super wygląda. Fajnie to naprawdę tutaj ten. No i zobaczcie, otwieramy piękne kolory tego prospektu. Naprawdę nie jest wyblakły, nie jest poniszczony zbyt mocno. No i tutaj mamy piękny opis. Wszystko ładnie pokazane. No i tak, no i tutaj mamy rozrzutnik obornika, przyczepę samozbierającą. No i tutaj, jak widzicie, jak to wygląda w środku. No i spójrzcie na to piękno panoramę górską, jak on tutaj sobie stoi na jakieś łące, a tutaj te góry zaśnieżone. No, to jest klimat nie do porównania. I tutaj pamiętam, jak ten prospekt kupiłem, to się zastanawiałem, mówię, co to jest właśnie to tutaj, nie? Oj, kamera mi się ruszyła. O, poczekajcie, to Wam pokażę. I tutaj pisze, chwileczkę, muszę to przeczytać. Tak, tutaj wydaje mi się, że tutaj jest pieczątka, która oznacza, że ten pojazd był testowany i zawiera wszelkie jakieś tam homologacje i że naprawdę jest to profesjonalny sprzęt. No bo powiem Wam, że jak na tamte lata, no to naprawdę nowoczesny sprzęt. Zobaczcie, jak to wygląda. To chyba był początek lat 80., z tego co mi się zdaje. No i tutaj z tyłu, jak widzicie, tak to wygląda. O, tutaj mamy jeszcze kiper i mamy tutaj rozrzutnik obornika. Tak samo rozrzutnik taki, który jak w poprzednich modelach, który wywalał w bok, a nie w tył. No, no i tutaj mamy techniczną, tutaj datę, informacje. No i tutaj, jak widzicie, adres firmy, która chyba zamówiła ten prospekt. Też wydaje mi się, że to jest Landtechnik, że to jest możliwe jakiś sklep z maszynami rolniczymi, który te prospekty potem rozdawał albo sprzedawał rolnikom. No, no i na końcu mogę powiedzieć, że jest to naprawdę unikatowy prospekt i drugiego takiego naprawdę ciężko zdobyć. Tak więc z niego jestem naprawdę dumny, bo to był jeden z pierwszych transporterów. Jak widzicie, tak to wygląda. Ok, przejdziemy sobie do następnego prospektu. No i tutaj jest prospekt ciągnika bardzo luksusowego, jak na tamte czasy, czyli Schlütery. Tak, to są ciągniki niemieckie, które były kiedyś produkowane w starych czasach. No i ta firma już nie funkcjonuje. Z tego co mi się zdaje, to chyba to firmę wykupiły potem inne firmy i tak jakoś zanikła. No ale dobrze, skupmy się tutaj na prospekcie. No i tutaj, jak widzicie, prospekt
Pomimo tego, że czarno-biały, ale bardzo unikatowy z jednego powodu, a ten powód znajduje się w środku. No ale dobrze, tutaj mamy prospekt Schlutera Super 1050V. No i tutaj, jak widzicie, systemem hydraulicznym, super cicha kabina. No i tutaj komfort. Tutaj pisze chyba coś związane z komfortem dla rolnika. No i jak widzicie tutaj zdjęcie. I co mi się podoba w tych ciągnikach, bo te ciągniki, one naprawdę jak na swoje czasy były nowoczesne, wyprzedzały swoje czasy i naprawdę były bardzo ładne, były bardzo piękne. Ja wam powiem, że w dzisiejszych czasach nawet te ciągniki robią wrażenie i do dziś one jeżdżą. No ale ceny tych ciągników są naprawdę bardzo astronomiczne. No i jak widzicie, tutaj mamy ten pięknie to tutaj wykonane zdjęcie. Tutaj wam powiem, że te ciągniki to naprawdę jak one wyglądają, jak arcydzieło. Naprawdę, ja oglądałem film o tych ciągnikach po niemiecku i tam sobie przetłumaczyłem. Oni jak robili te ciągniki, to oni nie robili tego tak, że zrobić, sprzedać i zrobić to tak, aby potem znowu coś się stało, coś się zepsuło i żeby znowu klient kupił. Nie, te ciągniki były robione naprawdę, one były bardzo drogie i one były robione z najwyższą starannością. I to mi się podoba, ta prezentacja tych ciągników na tle jakiegoś dworu. Pięknie to wygląda, no ale dobrze. Zajrzymy sobie do środka i tutaj powód, dla którego kupiłem ten prospekt, to jest właśnie te piękne zdjęcie w środku. No i tutaj, jak widzicie, jest zaprezentowana kabina tego modelu w kolorze czarno-białym, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. No i jak widzicie, pięknie to jest pokazane. No i powiem wam, że te ciągniki technicznie, mechanicznie one były trochę skomplikowane, ale jak widzicie, te ciągniki naprawdę, one na swoje czasy były naprawdę potężne, mocne, ale spójrzcie, że tu nie ma wiele elektroniki. Kierownica, proszę bardzo, sprzęgło, hamulce, tak, tutaj gaz, tutaj mamy reduktor, skrzynia biegów. Wszystko jest takie i normalnie. A, i jeszcze tutaj z prawej strony z tyłu, czego nie widać na zdjęciu, znajduje się ten system od podnośnika, narzędzi. No ale zobaczcie, że tutaj w środku nie ma za dużo rzeczy, że to jest tak przestrzennie, czyściutko, jak to ładnie wygląda. No i tutaj oprzycia mamy. Naprawdę te ciągniki i te kabiny, to jest po prostu coś wspaniałego. No ale dobra, otworzymy sobie jedną stronę tutaj. I tutaj, jak widzicie, mamy, że tak powiem, specyfikacje techniczne. O, tutaj mamy silnik, który znajduje się w tym modelu. Sześciocylindrowy, rzędowy, silnik diesla o pojemności 6,9 litra. I powiem wam, że te silniki naprawdę robią wrażenie, robią wrażenie. Ja powiem szczerze, widziałem parę silników w maszynach rolniczych, w ciągnikach różnych, ale te silniki naprawdę wyglądają po prostu, robią wrażenie. No i tak samo jak widzicie tutaj osiągi. Ogółem to mówię, interesuję się techniką rolniczą, tymi różnymi specyfikacjami bardzo, ale nie jestem tam jakimś specjalistą czy coś, ale tutaj jak widzicie te wykresy, tutaj jest pokazane, że naprawdę on posiada niezłe osiągi, nie? No i dobra, tutaj była pierwsza strona, przejdziemy sobie na drugą stronę. No i tutaj mamy Perfekte Schleppertechnik, czyli wysoka jakość. Wysoka technika. No i tutaj, jak widzicie, kabina z góry, jak to wygląda. I tutaj ciekawostka, bo fotel chyba razem z kierownicą był wywracany do tyłu, ale pewności nie mam. Pewności nie mam, tylko tak patrzę, że tutaj ten jest w przeciwnym kierunku do tyłu, kierownica i fotel. Tak więc może możliwe, że to było, ale pewności nie mam. No i tutaj mamy dyferencjał pokazany. Bardzo ciekawie to jest wykonane tutaj. Tutaj mamy, z tego co mi się zdaje, tak, tutaj mamy przedstawione na rysunku technicznym. Wydaje mi się, że to jest skrzynia biegów, ale pewności nie mam. Dobrze. No i tutaj coś, co mnie bardzo zaskakiwało w tych ciągnikach, czyli kabina wywracana do tyłu. I tutaj, jak producent podaje w opisie, żeby wywrócić tą kabinę do tyłu,
Bo to kabinę, mówię, to kabinę, jakby to powiedzieć, wywracały się troszkę do tyłu, żeby tam coś naprawić, coś tam ogarnąć technicznie. No i tutaj producent podaje w opisie, że tutaj nie trzeba było nic aż tak za bardzo odłączać, czy co, tylko w ciągu kilkunastu sekund normalnie człowiek coś jakoś, nie wiem, wydaje mi się, wajchę pociągał, czy coś, po prostu ta kabina się otwierała do tyłu, tak samo jak i maska, i mamy bardzo fajny dostęp do tych rzeczy. Okej. No i przejdziemy sobie do ostatniej strony prospektu, czyli z tyłu dane techniczne. Proszę bardzo, tak to wygląda. Ok. 105 koni mechanicznych, czyli 77 kW. No i tutaj mamy te dane techniczne. No, Motorenfabrik Anton Schlüter München, Werkfreising. No, czyli siedziba tej firmy. I tutaj, jeżeli chodzi o kilka rzeczy o tej marce, no to powiem Wam, że ta marka naprawdę robi wrażenie i jest to jedna z moich ulubionych marek ciągników, ponieważ te ciągniki w tamtych czasach, no to one po prostu jak Rolls-Royce'y po prostu, no jak Mercedesy, no to jest naprawdę nieporównywalna jakość. Coś wspaniałego. No i dobra, to był mój prospekt, który kupiłem niedawno, przedostatni. I teraz przejdziemy do prospektu, którego nabyłem 3 dni temu. Jest to prospekt tak samo z szlüterami. Jak widzicie, ten prospekt jest kolorowy, co bardzo fajnie, że tak powiem, wpływa tutaj na oglądanie tego prospektu. No i jak widzicie, tutaj mamy modele kompaktowe, czyli te takie mniejsze. No i jak widzicie, piękna prezentacja. Tutaj jakiś dwór, jakaś siedziba jest. I tutaj mamy te ciągniki. Ogółem to muszę powiedzieć, że kolory tego ciągnika i kabina, ona taka jakby pochyła jest. To wszystko jest tak fajnie zrobione, naprawdę fajnie to wygląda. I tutaj podejrzewam, że jak padał deszcz, to w ogóle przednia szyba chyba mokra nie była, dlatego że ta kabina, jak widzicie, ona jest tak trochę pod kątem. No. Ale to tylko takie moje przypuszczenia. No jak widzicie, tutaj mamy kompakt Tractor Mobiles z hydraulicznym. Tak, z hydrauliczno, super cicho kabino. I ten prospekt jest w języku angielskim, tak więc łatwiej mi się go czyta. No i tutaj, jak widzicie, środek tego prospektu, tak to wygląda. Schlüter Super Silent Comfort from the Extra Large Schlüter Cab, czyli komfort, super cichy komfort dzięki super dużej kabinie. No bo powiem Wam, że ten ciągnik Schlüter kompaktowy, on nie jest za duży, a kabina. Tutaj przewinę jeszcze do pierwszej strony. Jest bardzo duża w porównaniu do tego ciągnika, ale to jest naprawdę fajnie zrobione, tak więc jest komfort na pewno. I tutaj mamy przedstawioną kabinę, jak widzicie. No i tutaj pisze, że comfort and a good environment. Tak, tutaj pisze, że komfort prowadzi do dobrej pracy, wydajniejszej, gdzie po prostu rolnik nie męczy się za dużo i po prostu, jakby to powiedzieć, jest no po prostu większy komfort. Co ja będę dużo mówił. No i tutaj, jak widzicie, mamy kabinę, która nie przepuszcza kurzu, jest odporna na gorące klimaty, na zimne klimaty i po prostu to są, tak jak tutaj jest podane na dole w opisie, tutaj, jakby to powiedzieć, jest najlepszy, że tak powiem, klimat dla rolnika, który, dla kierowcy rolnika, który może być po prostu, czyli naprawdę jest tutaj komfortowo, tak jak być powinno. No i tutaj mamy kolejne zdjęcie, gdzie widzimy, że ta kabina jest wywracana tak troszkę do tyłu. Tutaj mamy maskę, tak samo z przodu. No i tutaj proszę bardzo, łatwe podejście, wszystko można naprawić, nie trzeba się męczyć z niczym. No i tutaj, jak widzicie, tutaj właśnie jest napisane. No, to co tutaj widać o tym ciągniku, naprawdę fajnie. No, okej. I tutaj z tyłu tego prospektu znajdują się dane techniczne tych trzech ciągników, czyli model Compact E4000, model Compact E5000 i model Compact E6000 TV. No i tutaj wszystko fajnie jest podane. Jeżeli coś widać, możecie sobie tutaj przeczytać. Spauzować, jeżeli chcecie, nie ma sprawy. No i tutaj bardzo fajna rzecz w tym prospekcie, ponieważ jakiego się tutaj otworzy w środku, to się okazuje,
to się tutaj okazuje bardzo fajny, duży taki prospekt plakatowy przedstawiony z tym ciągnikiem. O, tak to wygląda. No niestety kamera wszystko nie wyłapie, bo jest troszkę mała w moim telefonie, ale uwierzcie mi, ten plakat jest naprawdę duży. Tutaj mamy przedstawiony ten model kompaktowy. I tak to właśnie tutaj wygląda. No, fajna reklama, ładnie to wygląda. No i tutaj pisze: traktor jakościowy z komfortową kabiną. No i tutaj, jak widzicie, fajna reklama, jest to ładnie tutaj pokazane, prezentacja jak na tamte czasy tego ciągnika. Naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Tutaj ci Państwo też sobie ten prospekt z tym ciągnikiem oglądają. Tak to wygląda fajnie, naprawdę to wygląda. Producent ładnie to zrobił. No i tak ten prospekt się prezentuje. I to był właśnie ostatni prospekt, który nabyłem 3 dni temu. No i jak widzicie, tych prospektów mam dosyć sporo i te prospekty po prostu zbierałem na przestrzeni lat 2021, 2024 i będę zbierał je dalej. Tak więc w tym odcinku to byłoby na tyle. Wy możecie dać znać w komentarzach, który z prospektów podoba Wam się najbardziej. Jakieś ciekawostki techniczne o tych ciągnikach możecie mi powiedzieć. No i mówię, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Pierdyknijcie w dzwoneczka, żeby Wam wszystkie powiadomienia przychodziły. No i to byłoby na tyle w tym filmie. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczyska. Cześć.